Dobry wieczór, dobry wieczór, dobry wieczór. Zgłaszam się ponownie. Teraz opowiem wam o szarej codzienności trackera, a właściwie nie tyle codzienności, co można by powiedzieć, co wieczorności. Albowiem znajdujemy się obecnie w Georgii, na przedmieściach Atlanty. Atlanta jest tak niefortunnie usytuowana z punktu widzenia kierowcy z Chicago, że ja mogę zrobić strzała pod samą Atlantę. Przy naciąganiu książki ja się wbiję do Atlanty na TA-kę, ale nie jestem w stanie jej przylecieć. A jeżeli ma się trasę, która wiedzie poza Atlantę, na przykład na Florydę, tak jak ja teraz, to super idealnie pasowałoby mi spać po drugiej stronie miasta, bo Atlanta to jest tragiczna aglomeracja, jeżeli chodzi o jej przejazd o poranku lub o wieczorze. Atlanta jest równie paskudna jak Chicago pod względem korków, aczkolwiek teraz Chicago może wieść prym, palmę pierwszeństwa ze względu na to, iż są straszne remonty na 294. Dlaczego ty mi gasisz się? No nieważne, ja chyba jestem dobrze wykadrowany. W każdym razie dylemat codzienny, co wieczorny kierowcy polega na tym, gdzie tu spać, co nie? Zwłaszcza jeżeli jedziesz na takich drogach, które nie jesteś na co dzień tutaj. Dużo wody w Wiśle upłynęło, odkąd ja tutaj przyjeżdżałem, odkąd ja tu byłem ostatni raz w Georgii. To musiało być w mojej poprzedniej firmie, bo tutaj też się zdarzały oczywiście trasy. Aczkolwiek ja tutaj co do zasady nie jeździłem. Znam te drogi, owszem, ale jakby teraz z tej firmy, za każdym razem z innej firmy jak startujesz, bo ja jeździłem tutaj w różnych firmach, to ten punkt startowy jest troszeczkę inny, bo generalnie firmy mamy troszkę w innych miejscach na przedmieściach Chicago. I te różnice 10, 15, 20, 30 milowe, żeby na legalu dojechać pod Atlantę, to robi różnicę. Bo Atlanta jest tak usiana truckstopami, na 60 mil do centrum jest takie, można powiedzieć, zgromadzenie tych truckstopów. I ja te wszystkie moje ulubione już minąłem, bo ja chciałbym spać na pilocie dzisiaj albo w dzielce, bo tam bym miał po prostu showerek, ale dzisiaj opłaca mi się bardziej dojechać troszkę dalej i spać na TA-ce i zobaczymy, czy się tam wbije. Jeżeli uda mi się ten plan, to ja sobie zostawię na jutro 730 mil do Miami i to by mi idealnie pasowało, aby spać u klienta. Taki jest mój cel na dzień jutrzejszy. Więc po to, aby sobie ułatwić życie na jutro, jedziemy dzisiaj. Czy właściwie ja mogę pojechać jeszcze dalej na tą TA-kę w Atlancie, bo miałem po drodze spowolnienia i... Ale nie ma potrzeby. Ja myślę, że nie ma potrzeby tego używać. Myślę, że spokojnie jutro połknę 730 milek. Ten drugi etap podróży, drugi dzień podróży jest już łatwiejszy, no bo to jest płaska Georgia. Jak już przejadę przez Atlantę, to tam już jest płaska Georgia, płaska Floryda. Ja tam mogę zapierniczać. Dzisiejszy dzień z kolei charakteryzował się przeprawą przez Appalachy. Te drogi są jakby bardziej kręte i jednak tych mil się robi mniej. Mam jeszcze na jakieś 45 minut mi zostało na zegarze i zrobiłem dzisiaj nie to. 700 milek. No i ten truckstop, na który jadę, na exit 296, tak, nie pamiętam truckstopów po exitach, bo wielu kierowców kojarzy truckstopy po exitach, po numerze zjazdu z autostrady. O, spotkałem się na 271, taka jest tam taka i TA-ka. Ja w ten sposób nie kojarzę, co nie da, jak mówię, do mnie goście nieraz. Ja kojarzę wizualnie, wiem oczywiście, jak zjeżdżam, to sobie wszystko przypominam, jak jestem na danej drodze, a także jak spojrzę na mapę, to przeważnie kojarzę truckstop. Natomiast po exicie bardzo, bardzo, bardzo rzadko kiedy.
już prędzej po nazwie miejscowości, co nie? I ten traksop z kolei, na który jadę, jest taki śmieszny. Śmieszny. Ja tam miałem jakieś przeboje, pamiętam, w ostatniej firmie też coś nagrywałem. Coś mi się działo z regenem chyba. Jakiś force region tam robiłem, albo jakaś opona mi strzeliła. Pamiętam, że na tym trackstopie coś kombinowałem z mechanikami. Gdzieś tam dojeżdżałem. Ja już nie kojarzę, bo tych przygód jednak było naokoło mnóstwo. Ciekawe, w ilu stanach miałem jakieś incydenty. Na pewno nic nie miałem nigdy. W Indianie miałem, no miałem na przykład mandaty, wyjazdy do portów i tak dalej, i tak dalej. Miałem w Ohio, oczywiście chyba praktycznie w każdym stanie coś tam się kiedyś człowiekowi przydarzyło. Albo opona strzeliła, albo problemy z regeneration, z filtrem cząstek stałych, albo jakaś inna usterka mechaniczna, albo jakieś łańcuchy, zakładanie łańcuchów, zimy i tak dalej, i tak dalej. No, wszędzie coś się dzieje. W samym Illinois nawet nieraz bywa przerąbane z zimie. W zimie zwłaszcza, jak jedziesz 57 na południe, tam potrafi być takie zaskoczenie, oblodzenie tego highwaya, że jakby jadąc po 80, to tam się spodziewasz, nie? Ale 57 to już jest taki, zaczyna tam się drastycznie zmieniać klimat na południe od Chicago, to jest w dalszym ciągu stan Illinois, on się dość długo ciągnie w kierunku południowym, kilkaset mil, i wtedy zaczynasz zupełnie zmieniać strefę klimatyczną i zaczynasz już dotykać tego amerykańskiego południa o klimacie znacznie cieplejszym i znacznie bardziej wilgotnym. I jak są tam właśnie jakieś takie zawirowania pogody, może przełom zimy i wiosny, przyjdzie ci jakieś takie niespodziewane zamrożenie, to w związku, ochłodzenie, to w związku z tą wilgocią, to tam potrafią być paskudne highwaye na południu. Ale to na zasadzie wyjątku, nie? Bo generalnie wiadomo, lepiej jeździć w cieplejsze okolice, bo jest bezpieczniej. Tymczasem ta DJ-ka, na którą ja dzisiaj zawinę, to właśnie ten dylemat niemalże każdego wieczoru kierowcy polega na tym, iż nie wiadomo, czy ja znajdę se nocleg, czy ja se nie znajdę, czy ja sobie poradzę, czy sobie nie poradzę, czy będę musiał kombinować, czy w komforcie będę spał. Poprzednio na przykład moja firma bez problemu płaciła za parkingi, więc mogłeś sobie jakby awansem do przodu je rezerwować. W tej firmie to nawet nie pytałem, ale nie myślę, że jest taka potrzeba. Ja tak generalnie, nawet jak pracowałem w GoTo, to generalnie rzadko kiedy brałem te trackstopy, bo dla mnie to jest taka nawet forma dodatkowego wyzwania. O, czy dojadę, czy będzie parking, czy nie. Taka ciekawostka, taki smaczek, coś, co sprawia, że człowiek utrzymuje tą niepewność. Telefon mi przerwał. Oczywiście czasem jednak warto, bo to zależy, gdzie się jeździ. Na przykład te tereny, gdzie ja jeżdżę, wschody, przecież przerabiam wschód, troszeczkę południa od lat, odkąd zszedłem na stałe z tych typowych tras off-road na dalekie zachodnie wybrzeże. Tam było najlepiej. To jednak eksploruje wschód głównie i południe, powiedzmy Midwest również. A tutaj nie ma potrzeby rezerwować parkingów. Tak mi się wydaje, co do zasady. Przynajmniej ja mam taki styl. I czasem to jest wkurzające. Czasem zwłaszcza jak się jedzie w takie tereny, gdzie jest się niecodziennie, nie jest się pewnym. To nie. Bo każdy truckstop ma też swój, można powiedzieć, klimat albo urok, albo z biegiem lat doświadczenia poznajesz truckstopy i wiesz, który się zapełnia szybko, który truckstop jest źle zaprojektowany, gdzie jest ciężko zaparkować, gdzie jest łatwiej, gdzie jest większa szansa, że coś znajdziesz nawet o późnej porze, a gdzie jest szansa, że piąte po południu i tam będzie już wszystko zapchane. Co nie, to przychodzi jednak z czasem i człowiek jakby rozpoznaje
dużą dozą prawdopodobieństwa, jak się trzeba będzie zachować w stosunku do tego, gdzie się jedzie. A ten truckstop jest dla mnie takim średni, ja bym powiedział. On jest stosunkowo duży, no ale niedziela wieczór, więc to gra na moją korzyść, bo jednak zawsze te weekendowe noce są łatwiej z parkingiem niż noce w środku tygodnia w Londynie pracujący. Ten truckstop sam sobie nie jest największy, jest średni, ale i tak jest dość spory, więc to też gra na moją korzyść. Jest jeszcze widno. 8:30 wieczorem lokalnego czasu, to gra na moją korzyść. Więc ja myślę, że dodatkowo jest coś takiego, że rynek oddycha, prawda? I jakby ta flota transportowa w Stanach zachowuje się jak taka chmara homarów na krabów na dnie Morza Beringa może, na przykład coś takiego, że ona się przemieszcza taką chmarą. Co nie? I tak samo rynek pulsuje na przestrzeni roku i ta flota trucków ma tendencję do tego, że jakby atakuje regiony, jak szarańcza. Tam, gdzie jest robota, inaczej. Tam, gdzie jakby ruch tej floty determinuje w dość dużym stopniu poziom rejtów. Poziom ładunków, jak ładunki płacą. I widać to na loadboardach. Na przykład, gdzie jest większe prawdopodobieństwo, gdzie jest mniej trucków. Dobrze zjechałem, bo ja pierniczę o głupotach. Zamiast się skupić na robocie. A, idziemy i wyjeżdżasz, gościu. Dobrze. Battery is low. Panem GPS. Mam problem z GPS-em, który polega na tym, iż jakby sami się wygasza po paru minutach. Nie wiem dlaczemu. Dlaczemu? Co ja mówiłem? Że robimy to parkowanie. Aha, i że ta flota transportowa właśnie przemieszcza się jak szara, jak chmara szarańczy, rzuca się na poszczególne regiony kraju. I to widać na loadboardach i można na tej zasadzie przewidywać, gdzie w niedalekiej przyszłości loady będą lepiej płacić, ponieważ w danym regionie nie ma takiego natężenia trucków, co nie? Że w danym regionie jest na przykład mniejsza chmara. Że wszyscy się rzucili w jakimś tam innym kierunku. I to jest też tak sezonowo, no bo są regiony, które działają kraju, których jakby dostępność towarów jest uzależniona na przykład od sezonów. Taka Kalifornia albo Meksyk, w zależności czy tam coś w sezonie, jak się holuje produs. Obszar Oregonu, Waszyngtonu, na jesień, produkcja jabłek i tak dalej, i tak dalej. To tak właśnie też pulsuje sezonowo. Ja jestem jakby, nie jestem na bieżąco, bo nie jestem już dyspatcherem i nie mam dostępu do tego. Można się bawić longboardem nawet za darmo, ale tego nie robię. W każdym razie to też determinuje, nieraz można, przyjeżdżasz na taki truck stop, który jakby z dużą dozą prawdopodobieństwa jesteś w stanie ocenić, o, na przykład będzie problem z parkingiem. Przyjeżdżasz, że tu jest fucking pustiutko. Albo no, ze zdziwieniem odkrywasz, że jest większy ruch niż normalnie. Ja mam tutaj tak, pilota strasznie ciasnego po prawej. O, cholera, chyba jest zasrane wszystko. Że tak powiem, że... I to jest właśnie ta lipa. Trzeba wpaść szybko i obczaić, czy da się coś zrobić, czy się nic nie da zrobić. Bo jak się nic nie da zrobić, to zawsze da się coś zrobić. Ja chyba skręciłem tak jak te barany. O, ci już stoją na ulicy, skurczybyki. To ja myślę, że jak oni już stoją na ulicy, to będzie ciężko. Ciężka sprawa. To będzie ciężka sprawa chyba.
mnie ciekawi. Tyle wam powiem o Emily. Z książką jestem na 29 minutes. Zawsze są ucenie triki, no, że można sobie zrobić wyjątki legalnie dopuszczone przez prawo. Wyjątki oparte na przykład na takie sytuacje, tak jak może być dzisiaj teraz, że sorry, nie było dostępnego parkingu, ja muszę przemieścić się na najbliższy dostępny parking. O, przerąbane. O nie, nawet już na podwójnego, potrójnego poparkowali. Coś widzę, że jest lipa. Się przeliczyłem. O cholera, wolne miejsce. To trzeba brać. Nie pierniczyć się. Ktoś tu musiał dopiero co wyjechać. O, chyba ten Prime. Ja parkuję, muszę was zostawić. Trzeba się skupić. Zamknąć japę. Udało mi się. Czy to nie jest zajebiste? Ja myślę, że to jest zajebiście zajebiste. Idziemy oficjalnie do slipera. Koniec pracy na dzisiaj. Moi mili, czy ja was nagrywam w ogóle? Facet robi zdjęcie. A, ale ma fajny sunshade. Dobra. Wyszło zajebiście, nie? Ja kwakałem, kwękałem, mruczałem, chrumkałem dla gubernatora, że nie ma miejsca, to przyjeżdżam. Siup. Ja jestem w czepku urodzony, zawsze miałem bardzo dużo szczęścia i na trackerce to się tylko potwierdza. Zrobiłem dzisiaj 711 mil. MPG 7.8, ten trok spala zajebiście. Ja naprawdę jeżdżę nieoszczędnie, jeżdżę bardzo mało oszczędnie. Jakbym był ownerem, to bym jeździł zupełnie inaczej. Prawda jest taka, że mam leciutki ładunek, 27 chyba. To i tak. Ja mam fajne spalanie na tym troku, 28. Myślę, że jednak to nowe, może jest on jakiś bardziej aerodynamiczny, albo to silnik. Coś jest zrobione takiego, że ewidentnie jest w porządku, jeżeli chodzi o spalanie. Jest lepsze niż normalnie. Poprzednią trasę chyba skończyłem na 7.3, a ciągałem poprzedni tydzień cały. Ciągałem dwa razy bardzo ciężkie ładunki. Dwa razy średnie i dwa razy ciężkie.
Teraz tak, czy coś jeszcze miałem wam powiedzieć? Nie. Aha, pokażę wam jak to wygląda. Tak wygląda moje miejsce na dziś. Co nie? Tak będziemy spali. Ładny zachód słońca się robi. Ja już dzisiaj poćwiczyłem, to nie muszę nawet nic więcej robić, ale... Kto wie? Także tyle. To było takie wejście pod tytułem krótki filmik, który zajmie 20 minut pod tytułem akcja parkowania na amerykańskim truckstopie pod tytułem TA Transport America, więc sieciówka ogólnokrajowa parkingów dla ciężarówek, która ewidentnie solidnie podupada i właśnie na tych truckstopach typu Petrol lub TA wyraźnie widać to, że mocarstwo chwieje się w posadach, kruszeje i chyba będzie mało po prostu eroduje i prawdopodobnie będzie oddawało pałeczkę pierwszeństwa gospodarczego i politycznego na rzecz Azji. XXI wiek będzie wiekiem Azji, a nie Ameryki. Dobra, to ja kończę pierniczyć. Życzę wszystkim po prostu muszę przejść, do czego mi się wyłącza wizja. Wszystkim życzę tutaj bardzo smacznego. Na razie, bye.